Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałek, 30 września 2024 roku. Słońce wzejdzie o 6.44, a zajdzie o 18.23. Imieniny obchodzą Grzegorz, Zofia i Hieronim. Solenizantom, jak zwykle, wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień tłumacza i tłumaczki. Motto na dziś? Kłamstwa mówić nie wolno. Niektórych prawd nie należy. Stare przysłowie żydowskie. 387 wydanie codziennika motywacyjnego. W nowym tygodniu zapraszam. Dziś opowiem Ci o pewnych prawidłach, które każdy z nas stosuje w swoim życiu. W takim normalnym, codziennym, potocznym życiu. Każdy z nas je stosuje. Jednakże niewielu wie, że można zastosować je również w obszarze zmian osobistych, w obszarze rozwoju osobistego. Nie lubię tego słowa. W rozwojowej bańce, w tym wszystkim, co wpływa na nasz dobrostan w naszym życiu. O czym mówię, posłuchaj. Zobacz, jak chcesz kupić nową pralkę, na przykład, no to, bo stara się zepsuła z jakiegoś powodu, to pierwsze, co robisz, to zasięgasz opinii na temat modelu, który wybrałeś, wybrałaś, żeby no, zakup, który za chwilę poczynisz, miał sens, żeby ona służyła przez wiele lat po zakupie, żeby spełniała swoje zadanie. Google, jakieś Opineo i te wszystkie inne rzeczy, gdzie możesz zaciągnąć opinię do swojej głowy na temat tej pralki. Potem zdajesz sobie sprawę, że te Opinea, te wszystkie ceny, a to w większości mogą być manipulowane przez producenta, więc zaczynasz drążyć fora. I tam zaczynasz filtrować i jak już dojdziesz do takiego momentu, gdzie znajdziesz kilkadziesiąt albo kilkaset pozytywnych opinii na temat jakiejś tam pralki, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że owa pralka w twojej pralni albo łazience wyląduje. Dokładnie. Albo restauracja. Chcesz się wybrać na jakiś obiad, kolację, na jakieś tam spotkanie do restauracji, na przykład z rodziną. I oczywiście szukasz opinii, no bo słabo jest pójść do restauracji, która no, jest lekko średnia, a potem mieć rewolucję jeszcze i siedzieć na porcelanie przez ileś tam godzin po powrocie z tejże. Jak idziesz jeszcze całą rodziną, na przykład w cztery osoby, to może być różnie. Albo twój ulubiony autor wydał książkę i pierwsze, co robisz przed zakupem, to czytasz opinie, recenzje i tak dalej. Zobacz, my jako ludzie potrzebujemy potwierdzenia, potrzebujemy referencji, czy coś ma sens, czy coś nie ma sensu, jak działa, jakie opinie, w czasy, książki, zakup telewizora, pralki, udanie się gdzieś tam na wystawę. Opinie. Potrzebujemy opinii innych ludzi i to nie jest żadna ujma, no bo lepiej jest podjąć decyzję o zakupie na przykład pralki, gdzie napisano 500 opinii, że ta pralka działa w porządku, niż kupić tę, na której napisano 50, ale wszystkie mówią o tym, że dana pralka jest jakimś szajsem i się zepsuła. I to samo dotyczy restauracji, to samo dotyczy wszystkich innych rzeczy, które wybieramy w takiej życiówce. I teraz zobacz, rozwój osobisty. Coś, co wpływa na twoje życie naprawdę ultramocno, no bo to jest twój mental, twoje zachowania, twoje skille, które pozwalają ci osiągnąć dobrostan. Wiesz, pralka to pralka, ona pierze, no też zapewnia ci w jakimś tam sposób dobrostan, no bo pierze, nie psuje się, zapłaciłeś, zapłaciłaś raz, działa fajnie, nie drze ubrań, w ogóle odwirowuje, super. To samo telewizor i tak dalej. Restauracja, no raz możesz się sparzyć, nie pójdziesz drugi raz. Ale teraz spójrz, co się dzieje w rozwoju osobistym. My często wiemy, że musimy wprowadzić zmianę w życie. No bo deficytowe doły, no bo jakieś długi, praca, która nie działa, relacje toksyczne i te wszystkie inne rzeczy, które naprawdę dojeżdżają ludzi, które naprawdę ich niszczą. I teraz zobacz, co się wydarza. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że musisz ruszyć w ten proces, że musisz to zmienić, no bo jeżeli tak będziesz trwała albo trwała w takim, a nie innym przelocie, to nie będzie działało dla twojego dobrostanu i każdego dnia pod każdym względem będzie gorzej, gorzej i gorzej. Przeciwieństwo tego, co powiedział Silva. Zaczynasz szukać również opinii. I teraz nie ma nic piękniejszego na świecie niż posłuchanie historii innych ludzi. Innych ludzi, którzy byli w takiej samej czarnej dupie jak ty. Wyszli z długów, urwali się ze słabej pracy, z mobbingu, z krzywych relacji, z tych wszystkich rzeczy,
które nie tworzą w ludzkim życiu dobrostanu, a wręcz przeciwnie, budują deficytowe, głębokie jak kanion Colorado doły. Wielu ludzi tak ma, że spędza całe godziny na tym, przed ruszeniem w jakiś proces, aby dowiedzieć się jak. Jak ten ktoś po drugiej stronie wyszedł z nałogu, wyszedł z otyłości, wyszedł tam z długów, zmienił pracę i tak dalej. To nie jest nic złego. My jako ludzie w każdej dziedzinie ludzkiego życia chcemy wiedzieć. Chcemy wiedzieć, czy dana pralka działa, czy dany patent, skill podany przez tego trenera, tego coacha, przez tego guru, czy tam jakkolwiek byśmy nie nazwali wszystkich tych, którzy mówią jak. Czy one działają, czy one mają sens, czy nie spalimy czasu. Tak jak w przypadku pralki nie spalimy hajsu, że kupimy jakiś bubel, który będzie tylko przysparzał nam problem. Rozumiesz? Czytaj opinie, rozmawiaj z tymi ludźmi, którzy osiągnęli to, co ty chcesz osiągnąć. To jest naprawdę stara jak Azja maksyma. I przeciwieństwo tej, że nigdy nie słuchaj rad ludzi, którzy nie zrobili tego, co ty chcesz zrobić, bo to jest bez sensu całkowicie. Ale wróćmy do rozwojowej bańki. Naprawdę na grupach dyskusyjnych, na forach, na spotkaniach, na live'ach i wszędzie tam, gdzie poruszamy się w tej rozwojowej bańce. Ja nie mówię tutaj o Centrum Sterowania Wszechświatem, o mnie, o Ratyńskich, o Gucu, o Pilarczyk i tak dalej, o tej całej pięknej ekipie, która się zebrała wokół Centrum Sterowania Wszechświatem, tylko wszędzie. Jeżeli zauważasz, że są ludzie, którzy byli dokładnie w takiej samej czarnej dupie jak ty i wyszli z niej, stosując patent jakiś podany przez kogoś, jakąś metodologię działania, to rób. Bo istnieje duże prawdopodobieństwo, wracając do mitycznej już wymienionej 50 razy w tym podcaście pralki, że jak zastosujesz ten patent, to dana pralka będzie działała dla twojego dobrostanu. I teraz jak się już naczytasz, jak zasięgniesz opinii, jak porozmawiasz z ludźmi, no to piłka jest po twojej stronie. Bo nikt za ciebie nie podejmie decyzji, nikt nie ruszy w proces za ciebie, nikt nie zacznie tego robić za ciebie. Odpowiedzialność, konsekwencje i determinacja. Zmienia się wszystko, absolutnie. Wiesz co, jeszcze jedna taka dygresja, bo przyszło mi teraz na myśl. Wiesz, jakie trzy energie są w stanie zmusić człowieka do natychmiastowego podejmowania działań w kierunku zmian? Trzy energie tylko. Naprawdę trzy. Pierwsza to strach łamany przez lęk. Czyli te dwie emocje naprawdę bardzo silne. Kiedy zauważasz, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to już będzie pozamiatane. Albo kiedy jest zagrożenie twojej rodziny, twoich bliskich, kogoś, nad kim ci zależy bardzo. I wiesz, że jeżeli nie ruszysz w proces, nie zaczniesz wprowadzać zmian, to będzie katastrofa. To jest pierwsza energia, która / strach, która jest w stanie natychmiast odpalić narty u każdego z nas, a raczej u większości. Druga to miłość. Zobacz, co się wydarzyło przez miłość albo dzięki miłości, ile powstało cudownych, pięknych rzeczy i ile cudownych, pięknych sytuacji, zdarzeń zostało przez miłość obróconych w pył. To też jest ta energia, która każe natychmiast działać w wielu przypadkach. I trzecia, najbardziej popularna, i naprawdę polecam ci stosować, to jest fascynacja ze szczyptą zazdrości. Wiesz, o czym mówię? Jak patrzysz, masz na przykład deficyt, nie wiem, nadwagi, czegoś tam i jest słabo. I czytasz jedną opinię, drugą, piątą, spotykasz kogoś, kto miał 2XL czy tam 3XL, a teraz ma L rozmiar i w ogóle czuje się fajnie, zmienił nawyki żywieniowe, zaczął ćwiczyć i tak dalej. I tak zaczynasz porównywać, mówisz, kurde, dlaczego nie ja? Ale i za chwilę przychodzi taka refleksja, jak on dał radę, ja nie dam rady, bo potrzymaj mi piwo. I większość rusza w ten proces. No bo z jakiejś tam takiej malutkiej szczypty, oczywiście dobrej zazdrości, takiego kurde, takiego podziwu, mi się też uda. Zaczyna to robić. Zaczyna to robić, bo ma referencje. Zdaje sobie sprawę, że ten ktoś po drugiej stronie to nie jest jakiś w ogóle, wiesz, guru, jakiś Goliat wielki, ktoś, kto coś tam może, tylko taki sam człowiek jak ty. Więc wielu też rusza w ten proces. To jest najpiękniejsza energia. Najpiękniejsza energia, fascynacja ze szczyptą zazdrości. Naprawdę zmienia wiele. Albo jeszcze jedna dygresja.
Tak mi się teraz skojarzyło. Zobacz, co byś sobie pomyślał, albo co byś sobie pomyślał, kiedy byś miał albo miał gabaryt, nie wiem, 3XL i wpadasz na pomysł, bo się naczytałaś w internecie, spotykałaś ludzi, że fajnie byłoby pójść do dietetyka. Do kogoś, kto ci ułoży dietę, tam ci zaprogramuje wszystko i powie co i jak. No i nawet jesteś zmotywowany, śmigasz do tego dietetyka, pukasz, otwiera się gabinet i za biurkiem w gabinecie dietetyka siedzi na przykład facet, który waży 178,5 kilo, jest grubym, ulanym wieprzem i jest dietetykiem. I nawet jeżeli ta jego otyłość nie wyniknęła ze złych nawyków, z czegokolwiek, tylko po prostu jest jakaś choroba, to gwarantuję ci, że twój mózg nigdy się nie zastanowi przez ultrasekundę z jakiego powodu. Widzisz opasłego, dużego dietetyka, który już zakrawa na kulę smalcu i mówisz, kurde, nie no, sorry, na razie, do widzenia. Tak to działa. Dokładnie ten sam case jest, jak ja przeglądam często kanały, które mówią o rozwoju kanałach YouTube'owych. I tam, wiesz, koleś mówi, powiem ci, jak zrobić, żeby twój kanał miał 1 000 000 subskrybentów w pół roku. Ciśnienie, to musisz zrobić to, patrzysz, a on ma 19 subskrybentów. No i tak się zaczyna zastanawiać, mówię, kurczę, może działa dzień, ale patrzysz, gość działa 2 lata. No więc już na samym początku tam nie ma referencji, tam nie ma potwierdzenia. Więc mówisz, na razie, idę gdzieś indziej szukać, sprawdzać. Dokładnie tak samo jest we wszystkim tym, co chcesz wprowadzić w swoje życie, dotykając rozwojowej bańki. Jeżeli spotkasz ludzi, którzy wyszli z takiej samej czarnej dupy jak ty, zmienili, osiągnęli, to posłuchaj ich historii. Posłuchaj ich historii, co stosowali, co robili i jak się zachowywali i zrób to w swoim życiu. Nikt inny za ciebie nie podejmie decyzji o tym, że zaczniesz to robić. Jesteś tylko ty i nikt inny w stanie podjąć taką decyzję. Zacząć to robić, wziąć odpowiedzialność za swoje życie i ruszyć w proces. No chyba, że wydarzą się te dwie, o których ci mówiłem. Albo miłość, gdzie zwariujesz totalnie i będziesz w stanie przenosić góry. Albo strach / lęk, który jest tak silną emocją, że naprawdę ludzie zmieniają wiele. Ale wracając raz jeszcze do tego całego rozwoju osobistego, nie lubię tego słowa, do tego rozwoju osobistego, do tej całej bańki, jak jesteś w jakiejś czarnej dupie i nie wiesz od czego zacząć, to pierwsze co należy zrobić, zacząć trzeba szukać ludzi, którzy przeszli ten proces od A do Z, którzy osiągnęli, zdobyli, mają, wyszli, rzucili nałogi, nie wiem, spłacili długi, urwali się z pracy. I im więcej takich ludzi znajdziesz, im więcej takich historii przeczytasz, im więcej napasiesz sam siebie, tymi wszystkimi pięknymi historiami, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że odpali u ciebie skill numer 3, czyli ekscytacja ze szczyptą zazdrości. I wtedy ruszysz w proces. No jeżeli nie ruszysz, no to nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Ale zdaj sobie sprawę, że referencja, szukanie potwierdzenia, czyli chłonięcie opinii na temat tego, kto co zrobił, jak zrobił, jest dokładnie tym samym case'em jak pralka, telewizor, nie wiem, jakieś spodnie, wizyta w restauracji, recenzja książki. Rozumiesz? Ja wiem, że te opinie będą subiektywne w 99%, ale 50 subiektywnych opinii daje możliwość wyciągnięcia jakiegoś wniosku, czy dana opinia, czy dany patent, czy dany skill działa, czy też nie. Podejmuj decyzję, szukaj historii, paść swoją podświadomość tymi wszystkimi pięknymi historiami, potem weź życie w swoje ręce i zacznij to robić. No bo jak nie zaczniesz, to wiadomo. Kawowiczom z buycoffee.tu/mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Do samego końca swojego albo waszego dziękuję wam z całej siły. Uwaga, jest bardzo ważny komunikat, a raczej kilka komunikatów. Małgosia Ratyńska z kanału Jak Lepiej Żyć, zwana przez nas pieszczotliwie nad Ratyńską, wymyśliła pewną akcję pomocową dla Małgosi. Małgosi innej, bo Małgosi Wojciechowskiej, naszej koleżanki z algorytmów sukcesu, którą wielu z was mogło poznać, a która teraz zmaga się z naprawdę nieciekawą chorobą. Uwaga, jest kod rabatowy, który daje zniżkę na zakup kursu Instrukcja obsługi umysłu. Tam chyba do 300 można takiej zniżki wyhaczyć. I 5 dych z każdego zakupu z hasłem, jak wpiszecie sobie kod Zdrowie Gosi, wielkość liter nie ma żadnego znaczenia, będzie przekazane dla Małgosi Wojciechowskiej. Link wklejam wam w opisie tego filmu. Naprawdę warto, bo Małgosia jest cudowną osobą, jedna i druga, i nadratyńska, i wojciechowska,
ale pokażcie, że można. Ja już to zrobiłem dawno, ale przyłączam się z całej siły do tego apelu, czyli link w opisie, klikacie, 5 dych z każdego zakupu zostaje przekazane Małgosi i tam jest Zdrowie Gosi, kod, który rabatuje i to wszystko robi. Fajne? Fajnie. Uwaga, wiecie, że jutro jest wtorek. 1 października roku pańskiego 2024. Jutro o 12.12 rusza coś, na co ja, Łukasz Gotowicz oraz jakiś niesamowity sztab ludzi czekał 9 tygodni. Jutro rusza Rok Zdobywcy, czyli program, w którym będziemy spotykali się 2 razy w tygodniu. Ja w poniedziałek, Łukasz w piątek. Będziemy rozmawiali o życiu, o wprowadzaniu zmian, o patentach, skillach, game changerach, o dobrych relacjach, o tym wszystkim, czego każdy z nas pragnie, bez wyjątku. My jako prowadzący, Łukasz i ja, i wy po drugiej stronie, jako uczestnicy Roku Zmian. Jeszcze można się zapisać, trzeba klikać, bo Rok Zdobycy będzie cały czas dostępny, naprawdę. Nie wiemy jeszcze w jakiej cenie, nie wiem co się wydarzy, nie mamy zielonego pojęcia. Ale liczba osób, która się zapisała, jest niesamowita. Jedna ważna informacja. Wyjątkowo jutro, wyjątkowo we wtorek zaczyna się Rok Zdobywcy. Każdy kolejny odcinek będzie tak, jak zostało ustalone na samym początku, w piątek oraz w poniedziałek. I teraz uwaga, wszyscy ci, którzy przystąpili do programu, w poniedziałek, czyli dziś w nocy i jutro do godziny 12 w waszych mailowych skrzynkach wyląduje dostęp do platformy, na której trzeba się będzie zalogować i tam będą dodawane kolejne odcinki w formatach audio i wideo. Link w opisie. Tymczasem dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteusze i mediteuszki oraz wszyscy ci, którzy słuchają, przyszli tu na chwilę albo przyszli na dłużej. Życzę wam naprawdę cudownego tygodnia, samych spełnień, zdarzeń i wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Słyszymy się jutro o 6 rano. Wszystkiego dobrego. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.